Siostra Godlewska straciła posadę pielęgniarki ostrowana jak pies ze schroniska. Małgorzata Godlewska podzieliła się fanami smutna wiadomościa. W emocjonalnym wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych poinformowała, że została zwolniona z pracy. Celebrytka nie przebiera jac w słowach, napisała, co o tym myśli. Zdawała sobie sprawę, że to, co opublikowała, może stracić możliwość wykonywania zawodu. Do niedawna Małgorzata i Monika Godlewskie stanowiły jeden z najbardziej kontrowersyjnych duetów w historii polskiej muzyki. Celebrytki wypromowały się w serwisie YouTube. Publikowały filmiki, na których śpiewały covery znanych utworów. Żadna z nich nie przejawiała talentu wokalnego. Uwagę przyciągały raczej skąpymi strojami i mocnym makijażem. Jakiś czas temu siostry poróżniły się i każda z nich poszła w swoją stronę. Monika, znana jako Esmeralda Godlewska, próbowała swoich sił w roli zawodniczki MMA podczas gali Famy MMA. Brała także udział w gali Punchdown, podczas której pojedynkowała się na otwarte dłonie za Anastasią Jandalcawa. Druga z kontrowersyjnych sióstr Godlewskich z wykształcenia jest pielęgniarka. Celebrytka od lat z zapalem pracowała w zawodzie. Małgorzata Godlewska nie zrezygnowała z ciężkiej pracy z pacjentami nawet w czasie pandemii koronawirusa. Teraz okazuje się, że została wydalona ze szpitala. O utracie pracy Małgorzata Godlewska poinformowała w emocjonalnym wpisie, opublikowanym na Facebooku. Przestańcie klamać. Podobno brak pielęgniarek. A ukraińskie? A ja po 10 latach. Zostałam wybana jak pies ze schroniska. Miała mnie pisać. Pewnie stracę prawo do wykonywania zawodu. Byłam za dobra. Wygania się niewygodnych. Najwyżej pójdę siedzieć do więzienia. Widocznie byłam niewygodna. Szkoda, że gdy ja się zgłosiłam. Wszyscy się pochowali z cień w domach, napisała wyraźnie rozgoryczona i bardzo rozemocjonowana. Niedługo później post zniknął z jej profilu, ale pojawiły się inne, które świadczyły o jej przygnębieniu. Celuje mnie wszyscy z dół. W innym poście, opublikowanym na Facebooku, poinformowała znajomych, że szuka pracy. Zostaje w Warszawie. Czy potrzebuje pielęgniarki? Szukam pracy, napisała celebrytka. 19 stycznia w dniu swoich urodzin Małgorzata Godlewska przypomniała fanom na Facebooku o jednym ze swoich największych zawodowych osiągnięć. Opublikowała zdjęcie z odznaczeniem, jakie otrzymała od ministra zdrowia. Goski jest fajne. Idę po tort, bo mam urodziny. Jest mi smutno, napisała Małgorzata Godlewska pod fotografia. Przypomnijmy, że jesienia 2021 roku za swoją pracę celebrytka doczekała się wyróżnienia od Adama Niedzielskiego. Swoim sukcesem podzieliła się wówczas z fanami w mediach społecznościowych. Celebrytka pokazała zdjęcia, na których widać m.in., jak odbiera dyplom oraz symboliczne odznaczenie za zasługi dla ochrony zdrowia podczas walki z pandemią. Taka sytuacja, kochani, zostałam dziś wyróżniona przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego odznaka honorowa za zasługi dla ochrony zdrowia za walkę z pandemią. Gratuluję wszystkim wyróżnionym i mam nadzieję, że podobne odznaczenia dotrą do covidowych medyków w całej Polsce. Tylko oni naprawdę wiedzą, jak było, napisała Małgorzata Godlewska w mediach społecznościowych. Nagrodę zadedykowała swoim pacjentom, którzy niestety przegrali walkę z COVID-19. Odznakę dedykuję wszystkim moim pacjentom i ich rodzinom, którzy nie mieli tego szczęścia i nie doczekali szczepionki. Zagnali mnie spojrzeniem i mocnym uściskiem dłoni, bo nie mieli już siły mówić, dodala. Przy okazji celebrytka zaapelowała do wszystkich osób, które jeszcze się nie zaszczepili. Myślę, że wszyscy medycy zasłużyli na takie odznaczenie. Szczególnie ci, którzy pracowali jeszcze przed szczepionkami. W momencie, gdy się o tym dowiedziałam czy odbierałam nagrodę, przypominały mi się te najcięższe momenty. Ale również te weselsze, gdy na przykład tańczyłam kaczuszki z pacjentami, by ich rozruszać, mówiła Małgorzata Godlewska w rozmowie z Faktem niedługo po odebraniu odznaczenia.
Małgorzata Godlewska oskarża Górniak o zabijanie ludzi. Bardzo ostresował antyszczepionkowej piosenkarce. Godlewska została odznaczona przez ministra zdrowia. Zdradziła nam, o czym pomyślała, kiedy dowiedziała się o nagrodzie. Esmeralda Godlewska wróciła na Instagram po tym, jak opublikowała w sieci własny nekrolog. Opowiedziała, przez co przechodzi na terapii.